Gospodarz szczytu tradycyjnie w granatowym garniturze, ciemnym krawacie i białej koszuli. Barack Obama podobnie, ciemny garnitur i błękitna koszula. Spośród 20 głów państw uwagę mediów przykuła kreacja prezydent Litwy. Kolorytu, chociaż wbrew etykiecie, dodał spotkaniu prezydent Estonii. Kolorowa muszka i kolorowe spinki. Nie da się oszukać pięknym garniturem braków intelektualnych. To gdzieś w trakcie rozmów później wyjdzie. Garnitury z najwyższej półki. Koszt średnio 1500 euro. Do tego koszula, krawat i buty. W sumie ponad 2000 euro. Styliści radzą klasykę. Ciemny oficjalny garnitur, powinien być do tego krawat. To krakowskie przedmieście i Pałac Prezydencki. Na drugim końcu Traktu Królewskiego w Belwederze Anna Komorowska na uroczystej kolacji z pierwszymi damami. Kobiety muszą unikać za bardzo wydekoltowanych sukien, muszą unikać rozcięć w tych miejscach, gdzie normalnie mogłyby sobie na nie pozwolić. Panowie sobie, a panie sobie. O tym decyduje protokół dyplomatyczny. Często żałowałem, że nie jestem własną żoną, bo programy dla żon są o wiele ciekawsze. Ja wędrowałem od gabinetu do gabinetu, od biurka do biurka, a moja żona zapoznawała się z pomnikami kultury. Bankiet w Pałacu Buckingham. Michelle Obama bez nakrycia głowy i z odkrytymi ramionami. Wbrew etykiecie. Faux pas. Wpadek podczas europejskiej wizyty Obamy było znacznie więcej. Tutaj amerykański prezydent w trakcie hymnu Wielkiej Brytanii wznosi toast za królową. Ta oburzona nie reaguje. Jacek Tacik, TVP Info.